Cześć, witajcie na kanale Polska Flora i Fauna. Dzisiaj długo wyczekiwany film, w którym omówimy morświna i kulona, więc wygodnie usiądźcie w fotelach i zaczynajmy. Wielu mówi, że morświn to taki mniejszy kuzyn delfina. I guzik, prawda, z delfinem musicie wiedzieć, że nie ma nic wspólnego. Jest on jedynym waleniem, który zamieszkuje Bałtyk. Regularnie pojawia się u wybrzeży Danii, Niemiec, północnej Francji oraz Polski. W naszym kraju można je zobaczyć w Zatoce Gdańskiej, Puckiej i Pomorskiej. Ale to właśnie Zatoka Gdańska i Pucka cieszy się szczególnym zainteresowaniem przez naszego tłuścioszka. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku to tam wyławiano duże ilości tego gatunku. W latach 90. odbyło się spotkanie Północnoatlantyckiego Komitetu do spraw ssaków morskich i ich celem było zebranie aktualnych raportów o występowaniu morświnów w różnych wybrzeżach Bałtyku. I wyobraźcie sobie, że aż na 61 raportów 1/3 pochodziła z Zatoki Puckiej. Czyli to tam jest największe prawdopodobieństwo spotkania się z naszym bohaterem. W roku 2014 liczebność morświna w Bałtyku liczyła około 450 osobników. Jednak później dokładniejsze dane oszacowały, że jest ich około 500. Jednak jest to niewielka liczba i dlatego populacja znajduje się pod ochroną. Morświn jest z natury samotnikiem. Niekiedy można go spotkać w dwu- lub trzyosobowej grupie. Co innego przy wędrówkach migracyjnych lub okresie żerowania. Wtedy łączą się w dużo większe grupy, nawet do kilkuset osobników. Należy jednak wiedzieć, że nie jest on demonem prędkości. Pływa do 22 km na godzinę. Tak samo nie należy do śmiałków. Prowadzi skryty tryb życia. Nie podpływa do ludzi, łodzi, statków i rzadko wyskakuje z wody. Nurek też nie jest z niego wybitny. Bytuje zazwyczaj tam, gdzie akweny mają mniej niż 200 metrów głębokości. Dlatego często można go zobaczyć w zatokach czy basenach portowych. Często porusza się przy powierzchni wody, a kiedy już nurkuje za pokarmem, to maksymalnie do 90 metrów głębokości. Potrafi być zanurzony do 12 minut, a czas, który potrzebuje, żeby wziąć oddech, trwa tylko 2 sekundy. A tego, czego można mu pozazdrościć, to rewelacyjny słuch. Chociaż ten słuch tak naprawdę jest jego zmorą, ale do tego jeszcze dojdziemy. Samice są większe od samców, dorastają do 190 cm, a samce do 180. Największy w Bałtyku liczył 178 cm, a najmniejszy 90. Waga samic jest także nieco większa niż samców. Mogą one ważyć do 76 kg, a samce do 61. W Zatoce Gdańskiej występują niedojrzałe płciowo morświny, żywią się one najczęściej śledziami i szprotami. Cofnijmy się trochę w czasie, żeby zdać sobie sprawę, że życie morświna nigdy nie było sielanką. Polowano na niego już od XIV wieku, a w Małym Bełcie w Danii w latach 1880-1890 zabijano rocznie średnio prawie 1300 sztuk. Ale żeby znaleźć tragedię tego ssaka, wcale nie musimy odbiegać aż do Danii. W Polsce na początku XX wieku władze stwierdziły, że z tego morświna to więcej szkód niż pożytku. Uznali go za przyczynę niszczenia sieci oraz konkurenta do innych ryb. Płacano więc rybakom po 2 lub 5 zł za złowienie lub zabicie morświna. Oczywiście to wydarzenie cieszyło się popularnością i w tamtym okresie wyławiano i zabijano je masowo. Szczególnym zagrożeniem dla tych ssaków są duże ilości stawnych sieci skrzelowych. Są one bardzo silne, ale cienkie i morświny nie są w stanie ich zobaczyć. Tak samo groźne są sieci do połowu łososi, ponieważ utrzymują się one przy samej powierzchni wody i tworzą niezauważalną dla nich przeszkodę. Naturalną przyczyną śmierci są pułapki lodowe, które tworzą się podczas bardzo ostrych i ciężkich zim. W połowie XX wieku praktycznie całe morze było pokryte lodem. Pamiętacie, jak mówiłem, że morświny mają doskonały słuch oraz związany z tym ogromny problem? Już tłumaczę. Ludzie, którzy pływają motorówkami lub skuterami wodnymi, powodują wrażenie akustyczne, które negatywnie wpływa na te ssaki. Jak wiecie, komunikacja między nimi odbywa się przez impulsy ultradźwiękowe, a głośne silniki motorówek mocno to utrudniają, a także wprowadzają niepokój wśród tych zwierząt. Dobra, a teraz szybko przechodzimy do skulona. Przepraszam, kulona, którego nazwa pochodzi od tego właśnie, że jest skulony. A gdy biegnie, wygląda jak tocząca się kulka. Jest to gatunek wędrowny, który odwiedza nasz kraj bardzo nielicznie. Przylatuje pod koniec marca i odlatuje w październiku. Do niedawna skrajnie nielicznie lęgowy, aktualnie przypuszcza się, że już nie jest lęgowy.
Z takich ciekawostek to mogę powiedzieć, że nasz kulon to jest jedyny kulon, który występuje w Europie. Więc raczej nie ma opcji pomylenia go z żadnym innym. Charakteryzują go duże, żółte oczy, które pozwalają mu widzieć w ciemności. Ma bardzo skryty tryb życia, jest nocnym markiem, aktywny dopiero o zmierzchu i nocą. W dzień bardzo trudno jest go zauważyć, ponieważ jest małych rozmiarów i ma maskujące upierzenie. A gdy czuje zagrożenie, to stoi sobie jak słup soli, a kiedy już jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko, to on zaczyna uciekać na piechotę, a dopiero później podlatuje. Kulony zazwyczaj żywią się lądowymi bezkręgowcami, czasami jajami i pisklętami ptaków. I gniazda są bardzo proste. Budują je na ziemi wśród roślinności i wyścielają kamykami i roślinami. Samica przystępuje tylko do jednego lęgu w roku i składa dwa jaja. Kiedy jednak dojdzie do utraty jaj, może ona przystąpić od razu do drugiego lęgu i co ciekawe, o sumie najciekawsze, to że kiedy te pisklaki się wyklują, to od razu z marszu opuszczają gniazdo. Skoro jest to odcinek o skrajnie zagrożonych, to pewnie wiecie, że ten ptak też musiał mieć jakieś problemy. I otóż miał. Pierwsze oznaki zaniku kulona na terenach Polski były już na początku XX wieku. Ale to w latach 70. wykazano gwałtowny spadek liczebności populacji. Najdłużej ptak ten przetrwał w Dolinie Dolnej Narwi. Prawdopodobnie nad Narwią do końca ubiegłego wieku kulony występowały jeszcze w dwóch miejscach, pod Nowogrodem i Różanem. W roku 1996, czyli nie tak dawno, stwierdzono tam parę oraz pojedynczego ptaka, więc kulon dopiero w pierwszych latach obecnego wieku stał się gatunkiem nielęgowym w Polsce. Ostatnie spotkania dotyczą raczej samotnych samców, którzy chcieli zdobyć samicę. Obserwacje takich ptaków przeprowadzono w latach 1998-99 oraz 2003 w centralnej Polsce. Zanik kulona w Polsce nie jest do końca znany, ale na pewno przyczyniło się do tego zalesianie i zagospodarowywanie ugorów i nieużytków oraz regulacje rzek. I to już jest na tyle w tym odcinku. Dajcie nam znać, jak się podobało. No i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!